co zamieniały się swoimi lokalami, że tak powiem. Samiec jest w domku samicy i coś tam robi, jakby się wplątał w sieć, a może zostawia jej tam swoją spermę, bo też tak podobno robią. A samica odwiedziła naszego pająka, to znaczy jego mieszkanie. Jak widać, samica jest dużo większa od samca. On demoluje jej mieszkanie. Ale chyba nie udało jej się go ukąsić. O. Samiec jest cały obklejony pajęczą siecią samicy. Mam nadzieję, że będzie teraz miała ochotę złożyć kokon. Samiec mi próbuje uciec, a samica chyba próbuje pójść do siebie. No. Zostawimy mu tu małą przeszkodę, żeby mi za daleko nie uciekł. Samica wraca do siebie. No, być może pająk spróbuje podejść do niej po raz kolejny. I chyba właśnie próbuje tego dokonać. Aj.
Ale samica się zrobiła strasznie agresywna. Mam nadzieję, że go nie ukąsiła. Próbuję nawiać. Udało mi się opanować sytuację. Złapałem samicę i samiec też już jest u siebie. Niestety nie jestem w tej chwili w stanie stwierdzić, czy doznał jakichś obrażeń, czy też nie. Nie było to takie łatwe, żeby go złapać. Pewnie strasznie się zestresował, ale już jest u siebie. Zobaczymy, jak będą reagować przez następne parę dni. Będziemy bacznie obserwować i samca, i samicę. Mam nadzieję, że mu nic nie będzie. Także proszę wszystkich o ewentualne porady, jak dalej się nimi opiekować, ewentualnie co więcej można zrobić, żeby złożyła samica jaja, żeby doszło do kopulacji. Strasznie agresywna ta samica. Więc wydaje mi się, że dostała to, czego chciała, jak każda kobieta, a później chciała się pozbyć faceta, bo już jej do niczego nie był potrzebny, kiedy on za drugim razem spróbował do niej podejść. To jest moje subtelne odczucie. Oby tak było. To by było na tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia w ewentualnym kolejnym odcinku rozmnażania ptasznika kędzierzawego.